Czołem ludziska, ja się nazywam Staszek Igraszkowski, a przed wami A Fold Apart. Fabularnie gra opowiada o związku na odległość. Natomiast mechanicznie będziemy bawić się w zagadki związane z zaginaniem papieru. Jak to wszystko wygląda? Po tym odcinku mam nadzieję, że się przekonacie. Gra długa nie jest, z tego co się orientuję, to powinna zająć koło, nie wiem, może 4 a 6 godzin, w zależności od tego, jak będziemy szybko ją przechodzić, ponieważ składa się zaledwie z 6 rozdziałów. Łącznie na te 6 rozdziałów przypada około 50 zagadek związanych właśnie z zaginaniem papieru. Ja teraz grę rozpoczynam, gra nie ma polskiego języka, startuje, premiera jest dzisiaj, odcinek wrzucam idealnie w dniu premiery, czyli 17 kwietnia. Rozpoczynamy nową rozgrywkę i teraz tak, co jest piękne, no widzicie, pograłem dosłownie chwileczkę, 9% zrobiłem i to już był pierwszy chapter. Pierwszy chapter to taki tutorial. I teraz tak, jak rozpoczynamy nową grę, mamy do wyboru, kim jesteśmy. W ogóle piękne jest to, że jest tutaj niebiesko-czerwono i do tego jeszcze, jak widzicie sami, gra jest bardzo, ale to bardzo tolerancyjna, bo bierze pod uwagę wszystkie połączenia. Kobieta z kobietą, mężczyzna z mężczyzną, jak chcemy, tak możemy grać. Ja oczywiście wybieram nasz klasyczny zestaw, czyli szynka czerwona, niebieski ja. Także taki jest układ, który ja wybieram, ale sami widzicie, bardzo fajny to jest motyw, tak? Że twórcy wyszli jakby naprzeciw tym wszystkim stereotypom. Co jeszcze ciekawe, gra nie jest kooperacyjna, gra jest tylko i wyłącznie single playerowa. O właśnie, tu widzimy taką próbkę możliwości zaginania tego papieru, no ale zobaczmy na początku intro. Po tej pierwszej scence rozumiem, że wygląda na to, że on, główny bohater, no jeżeli miałbym zrobić tutaj podział na Staszek i Żynka, jak to u nas, to Staszek dostał ofertę pracy, ale niestety z daleka od domu, a raczej z daleka od swojej ukochanej. Cześć kochany, czy tam kochaniutki. Przeleciałam, żeby zrobić ci niespodziankę. I to właśnie jest ten moment, kiedy wchodzimy w grę. Czyli innymi słowy, podróżujemy po wspomnieniach trochę, tak? Chodźmy eksplorować. No to chodźmy eksplorować. Teraz jak widzicie już eksploruję postacią niebieskiego ziomeczka. Nie bądź ślimakiem, chodźmy zobaczmy więcej. I teraz tak, lewy, prawy bumper gram na padzie od Xboxa 360, niezmiennie. Bumperami i triggerami, bo to na to samo wychodzi, możemy obracać kartki. To jest jedna z mechanik, obracanie. Dla ciebie, złota gwiazdka dla ciebie, za chwilę będziemy te złote gwiazdki zbierać. Ło, twoje budynki wyglądają niesamowicie. Wygląda na to, że on jest tutaj jakimś architektem, a to są jego oczywiście marzenia, wspomnienia. No i oczywiście śni o swojej ukochanej. Ups, a będziesz musiał użyć swojego wielkiego umysłu, wielkiego mózgu, żeby to naprawić. Mózgu architekta, czyli zgadza się jak najbardziej. I teraz tak, tam widzicie, prawy stick służy do tego, żebyśmy mogli zaginać kartki tam, gdzie one się błyszczą. Na przykład w taki sposób. A, żeby potwierdzić, B, żeby cofnąć ostatnie załamanie kartki. Bardzo fajny motyw. Bardzo fajny motyw, jestem ciekaw, jak on będzie eskalował w przyszłości, jakie wyzwania tutaj twórcy przed nami rzucą. Jedyne, co mi się rzuciło na pewno w oczy na sam start, może, nie wiem, czy wyłapaliście to, ale
cutscenki nie są poddane antyaliasingowi, co mocno bolało. Myślałem, że o Jezu, brak antyaliasingu w takiej grze, brak ustawień antyaliasingu w opcjach, nie ma czegoś takiego w opcjach. A tu patrzę, już jest wszystko pięknie, tu już krawędzie wygładzone w grze są normalnie. Ustawienia graficzne możemy zobaczyć, w sumie gdybyście chcieli zobaczyć, proszę bardzo. To są wszystkie kontrolki. Tu mamy gameplay, zobaczmy, o wibracje zawsze wyłączam, podpisy, w razie czego nie ma języka niestety polskiego, mimo że języków jest mnóstwo. Dźwięki, no i wideo to jest tylko... Ustawiałem FunSync. O, zresetowało mi ustawienia graficzne, ustawienia to jest tylko ultra, więc pewnie pod tym automatycznie dodaje to również możliwość, prawda? To prawdopodobnie daje nam możliwość ustawienia tych antyaliasingów po prostu, bo jest ultra, tak? Gdzieś tam wewnętrznie, to bardzo uproszczone są opcje graficzne. No, więc teraz możemy obracać, o zobaczcie, tutaj zaginać kartki, proszę bardzo, i dostawać się do gwiazdki. Chodź, biegniemy dalej. Więc od gwiazdki do gwiazdki przechodzimy przez kolejne poziomy. Gra ma bardzo ładną przede wszystkim ścieżkę dźwiękową, to trzeba przyznać. Bardzo ładnie tam brzdąka w tle wszystko. Żeby nacisnąć... jeżeli chcemy coś odwinąć, naciskamy B. Tak? Więc tutaj gra nam też bardzo ładnie pokazuje co i jak. Tłumaczy nam zasady. Troszkę prowadząc oczywiście za rączkę. Ale tak jak mówię... No to jest gra bardzo taka moim zdaniem familijna, może właśnie taka, że usiąść sobie z drugą połówką i zacząć grać. Tak jak mówię, spodziewałem się na początku, jak już pierwsze informacje tej grze znalazłem w internecie, spodziewałem się, że to będzie gra kooperacyjna w jakiś sposób, skoro opowiada o związku, ale nie. Mamy tylko jedną postać, nie ma tu żadnych elementów dla drugiego gracza. Teraz musisz sobie poradzić sam, Mondralo. Nie ma żadnego problemu, my sobie z takimi rzeczami sobie radziliśmy. Tak, zagadkę akurat już przeszedłem, więc zrobię ją w miarę szybko, proszę bardzo. Prawda? Po drugiej stronie jesteśmy teraz uwięzieni, ale możemy teraz zawinąć w drugą stronę, proszę bardzo, jakoś tak, połączyć i przejść. Fajne, pomysł jest bardzo ciekawy. To, co mnie zaintrygowało na pewno, to jest to, jak oni wykorzystają te pomysły w przyszłości. To miasto jest naprawdę przepiękne. Panie architekcie. Cześć, bułeczko. Czy jesteś tam? Właśnie o tobie myślałem. Tak kończymy chapter pierwszy, by the way. Tutaj by wyskoczył achievement za przejście pierwszego chapteru, pierwszego rozdziału. I tyle, rzeczywiście przeszedłem sobie tutaj grając na szybko, więc teraz będziemy mogli grę poznawać wspólnie. Ciekawostka, gra ma tylko i wyłącznie 6 achievementów i wszystkie achievementy polegają na tym, że przechodzimy kolejne chaptery. Chapterów jest 6, rozdziałów jest 6, o! Ale teraz gramy... Teraz gramy... nią. Okej, okay. Czyli zmieniamy jednak bohaterów. Hej, jesteś tam? Myślałem o tobie. Siema. To bardzo urocze z twojej strony. Okej, okay, czyli idę właśnie do domu, albo świetna... Świetny timing. Właśnie skończyłam czytać w parku i idę do domu. Okej, nie wiem, czy ma jakiś to większy sens. Wiecie, mam jakieś mini wybory. Pytanie brzmi, czy te wybory są tylko i wyłącznie jako taki flavor, dodatek, czy będą miały znaczenie? Prawdopodobnie flavor. Spoiler, antagonista był ojcem bohatera przez cały czas i również był duchem. O, ty potworze. Hehe. Piękny troll. Rzeczywiście wygląda jakie. A, w ogóle najlepsze jest to, że ja mogę iść. O Jezu, ja stałem. Okej. Okay. W porządku, czyli można sobie iść podczas tej rozmowy. W porządku, dobra. Wydawało mi się, że to jakaś cutscenka znowu. Jak sobie radzić z nową klasą? Tylko teraz klas może oznaczać wiele rzeczy. Wszystko git? Nie. A, rzeczywiście. Okej, okay, dobra, może być. Czyli to rzeczywiście ona musi być w jakiejś szkole, może być nauczycielką. Tylko jeden uczeń przykleił swoje ręce, skleił swoje ręce. Więc chyba jest zwycięstwo, w sensie pięknie, udany dzień. Wygląda jak... That sounds like sticky situation. Oczywiście to ciężko przetłumaczyć na polski. Sticky situation, lepka sprawa, nie? Może jakoś tak, bo tu widać, że jest gra słów.
Nie no, niebieski rzuca dowcipami, rzuca sucharami, ej. Wszystko pasuje na razie, wszystko pasuje. Okej, muszę wracać do pracy, chciałem ci po prostu powiedzieć, jak bardzo cię kocham. Czemuż jesteś w pracy? Musi być tam północ po twojej stronie. Ja ciebie też kocham, tylko weź się nie przepracuj. Będę ostrożny. I can just think more clearly with no one else around. Okej, okay. Mogę o wiele bardziej... Dobra, rozumiem. Lepiej mi się myśli, jak nikogo nie ma wokół. Trochę tylko odpłynąłem w pewnym momencie i miałem bardzo dziwny, najdziwniejszy sen. O tak? Czy ja... Aha. Czy ja byłam w nim? O, tak, właśnie byłaś. Byliśmy w mieście i prowadziłaś mnie jak Virgil do mojego Dante. To może być... Czy to jest odniesienie do jakiejś mitologii? Jesteś takim nerdem. Okej, okay, dobra, nie, podoba mi się tekst, jesteś takim nerdem. To coś takiego raczej Siona by mi powiedziała w takim momencie. A, wiem, że to lubisz. Urna, że oni musieli wyciągnąć. No, ja tutaj widzę dużo jakby odniesień do rzeczywistości, bym powiedział wręcz. Oh yeah, that sexy nerd brain. Okej, okay, tak. Okej. Okay. Seksowny mózg nerda. Ja siebie za nerda nie uważam. Widzicie, tutaj anti-aliasing w tych scenkach jakby czasami siedzi. Patrzę też na te tam pieńki i rzeczywiście czasami nie ma wygładzania krawędzi. To jest ciekawe. W każdym razie... Szłam, I followed you all the way to my building and it looks so amazing in person. O, tak świetnie wygląda ten budynek. Być może on też... O! We were here together in the city and everything just felt perfect. Wow! Co tu się wydarzyło w tym momencie? Nie spodziewałem się takiego twistu. Dobra. No ta gra też... Wszystko było perfekcyjnie? Czy wszystko było perfekcyjnie? Znaczy w ten sposób. Znaczy jej się chyba nie podoba to, że on jakby nie zwraca uwagi za bardzo na to, że... On tam pisał, że w sumie wreszcie może się skupić i w ogóle, nie? Czy jakby spodziewasz się po mnie, że nagle wszystko rzucę i teraz się przeprowadzę do ciebie? W tym momencie. You can hold to view the controls at any time. Dobra. Wiesz, jak bardzo chciałabym... Wiesz, jak bardzo mi się tutaj podoba ze wszystkimi moimi przyjaciółmi i rodziną. Mam tu rodzinę, mam tu przyjaciół. Okej, tutaj mamy gwiazdkę. Mhm. Okej. Dobra, być może będę musiał... Ło! Co to w ogóle jest za dziwny stworek? Może jakoś tak zagniemy? O! Dobra. W taki sposób lepiej. Mamy kolejną część. A, czyli no właśnie, każdy taki długi... No właśnie, związek na odległość ma swoje plusy i minusy, prawda? No. Nie chcę mieszkać w mieście. Uwielbiam naturę. Powiedziałeś... you said the plan was for you to move back here once your contract was over. Aha, twoim planem... Mówisz, że twoim planem jest wrócić do mnie, jak tylko twój kontrakt się skończy. W ogóle dobra, zobaczmy, co jest po drugiej stronie. Gwiazdka jest w takim miejscu. Jest jakieś blokery, widzę. Ojej, jak dziwnie jest tutaj, zobaczcie, rozszerzona tekstura na to miejsce, gdzie jest pod kątem. To taka rampa. Ale widzę, że to samo jest też tutaj. O, to dziwnie wygląda. Muszę przyznać. Aha! No dobra, to nie będzie takie piękne, ale z tego, co ja pamiętam, to możemy wiele razy zawiedzać. Możemy tak zawinąć, spójrzcie na to. O, patrzcie. Może jakoś tak? Zobaczmy, czy to da radę? Dało radę. Proszę bardzo. Bo można dwa razy zawijać. Ja też kocham swoją pracę. Tu zapracowałam się na śmierć niemal, żeby dostać pełny etat.
w pracę, którą lubię. No jest jakąś nauczycielką, ewidentnie. Widać, widzicie? Musi być nauczycielką, bo widać tutaj dużo ławek szkolnych. Okej, zobaczmy, jak wygląda druga strona. W taki sposób, okej. No tak, czyli każdy medal ma dwie strony, każda moneta ma dwie strony, jak to ładnie nazwać, ale ogólnie rzeczywiście mamy, widzicie, jakby część jego, on chce się przenieść do miasta i pracować, ponieważ dostał świetną pewnie posadę, a ona chce zostać tutaj, ponieważ no tu jest jej wymarzona praca, no wielbę naturę, nie cierpi miasta. Dwie strony, jak pogodzić to? W związku na odległość, no właśnie. Okej, zrobimy to tak. Przejdziemy sobie tutaj. Odwrócimy się. I odkleimy też. I zobaczymy, czy w ten sposób jesteśmy w stanie przenieść tutaj. Okej, przejdziemy teraz tu. Mogę jednocześnie iść. O, proszę bardzo. I przeginać, zaginać. Bardzo dobrze. Fajny pomysł. A, dobra, ale widzę, że to nie jest taka słodka gierka, nie? Tutaj widać, że są problemy, z którymi muszą się bohaterowie zmierzyć. Nie chcę porzucać swoich marzeń. Teraz pytanie, co jest ważniejsze? Kariera? Rodzina? Przyjaciele? Czy ukochany? No właśnie. Jeśli rzucasz takie wskazówki, albo takie sugestie zaledwie po kilku tygodniach, to jak zamierzasz się czuć rok później? Co będzie za rok? No właśnie. Myślę, że trzeba dostać się na tę drugą stronę tutaj. Choć to widzę, że nie będzie proste. Okej, może tak zagniemy. O. Aha. Oj, dobrze byłoby zagiąć razem ze mną. Czekajcie. To w takim wypadku jeszcze raz. Może bardziej zagnę. O. I teraz w tę stronę. O, właśnie tak. Jednocześnie mamy, zobaczcie, kawałki historii, kawałki przemyśleń, rozterek. I wyzwania platformowe, związane właśnie z dostarczaniem się do celu. Prawdopodobnie po prostu miałeś na myśli to, that things feel right when... że wszystko wygląda dobrze, kiedy jesteśmy... wszystko jest dobrze, kiedy jesteśmy razem. No tak, to są interpretacje naszej bohaterki, tak? Jak ona czuje. Dobra. Tu nic się nie da. Tam też się nic nie da, spróbujmy przerzucić na drugą stronę. Tam nie zawinę. Tu też nie zawinę za bardzo. Nie wiem, co mi z tego wyjdzie za chwilę. No to są jakieś dziwne rzeczy, nie? No dobra. Okej, okay, a jak gdybyśmy teraz na przykład rozprostowali? Tak, i teraz spróbowali połączyć to z gwiazdką z tej strony. To nie jest takie proste. O! Już lepiej. A nie, no osiągnęliśmy dokładnie ten sam efekt, tak? Szczególnie teraz, jak rozprostujemy to. No to mamy sobie ten tutaj problem. Musimy jakoś wymyślić, jak to zrobić, żeby ona tutaj mogła przejść. Bo ja mogę ją też... ten mały kawałeczek. Okej. Bo z drugiej strony nie możemy co zawijać, bo z drugiej strony nic nie ma. Bardziej musielibyśmy wymyślić, co zrobić, żeby tutaj jakoś to... Wiecie co? No, wygląda na tak, jakbym się tutaj przeniósł, to mógłbym wtedy jakoś podłączyć się jakoś tak tutaj, nie? W ten sposób. Gdybym tylko mógł się przenieść na tamtą stronę, czyli... Czyli ewidentnie pomysł... Zrobiłbym tak. Tak. Potem się odwinął. I znowu się tu zagiął. O właśnie, no właśnie o to chodziło. Tak jest. Ja też mogę zaginać się razem z kartkami. Myślałem, że w miejsce, w którym jestem, nie może być poddawana zagięciu, ale jak najbardziej może być poddane zagięciu. Mógłbyś... Aha, ja też tak czuję, tylko po prostu mogłeś to ująć w inne słowa, w lepsze słowa. Okej, okay, tu mamy taką część. Tu nie mamy nic. Dobra, zobaczmy ogólnie, jak wygląda druga strona. W taki sposób. Musimy się tam gdzieś dostać.
No, teoretycznie może z tej strony by się dało zagiąć, dobrze? Nie. Z tej strony też średnio, jak widzicie. Dobra. Spróbujmy, no tylko tak, tutaj jak zagnę w ten sposób. O, może tak. No właśnie, teraz powinienem wyprostować to wszystko i powinno być już elo. Bo będziemy po tej samej stronie, dokładnie. Git. Ach, nie cierpię pisania. Szkoda, że nie możemy się przytulić i pogadać tak, jak zwykle to robiliśmy. Na razie wygląda to tak, jakby jemu odpowiadało, że on bardziej skupia się rzeczywiście na tym, na pracy, ona się bardziej skupia na tym, że mu brakuje, jej brakuje jego. Now we were together, we were here to... O, we were here together w ogóle. Polecam serdecznie, dobra gra. Everything was perfect whenever we were... Okay, i there is a nice... O, też chciałabym, to był bardzo ładny sen, też chciałabym, żebyś był ze mną tutaj też, również, tak? Wiem, chciałbym być tam również. Z tobą, w sensie, tak? O, jakie ładne drzewo. Bardzo mi ciebie brakuje. Tak, mi też. Pod tym drzewem też pewnie spędzali sporo czasu razem. Czasami obawiam się, że możemy, że to, ta rozłąka może nie przetrwać próby czasu. Nie mogę tego ci wysłać. Nie chcę przyznać, że mam pełno, tak dużo tych wątpliwości zaledwie po tygodniu. Wrócił to jednak i spróbował z tej strony za... O właśnie, aha! No i takie proste. No dobra, to nie jest takie oczywiste teraz tutaj. Kombinuje coś w tę stronę. Chyba mi coś nie wyszło, nie? Z zabijaniem tego wszystkiego. Dobra, rozprostujmy jeszcze całość. Spróbujmy na razie tak. Zatem rozwiązać to. No to może być problem. Kurczę. No intrygujące. Tak, żeśmy przed chwilą... O! Okej. Okay. Taki sposób. Trochę wyobraźni przestrzennej tu wymaga. Wymagają te poziomy. Co jest fajne. Co jest fajne. Trzeba trochę pomyśleć. Kombinować. Na pewno, naprawdę myślałam, że będę silniejsza. Wielopoziomowo. Ale tak bardzo mi ciebie brakuje, że to aż boli. O kurczę. No dobra, trzeba będzie jakoś się tak dostać tutaj. Ciekawe.
Kombinuję coś. Mocno. Raczej nic w ten sposób. Myślę, że trzeba będzie parę kombinować raczej z tej strony. O właśnie, o. Jakoś tutaj, jak znam życie, trzeba będzie jakoś teraz przedostać się na drugą stronę tu. Tu nic nam nie pomoże. Też nie. Okej, okay. Jakby tak zostawić tę część i jakoś tu dosklejać z tej strony, też nie pasuje za bardzo. Hoho! Co ja tu uzyskałem? Jakąś dziwną dziwność. Dziwadło trochę mi wyszło z tego. Tak, zdecydowanie przekombinowałem to na razie. Dobra, spróbujmy to na razie odkleić. No tak, bo tutaj zobaczcie, jest... No bo jak to trzeba by rozgryźć? Trzeba by to rozgryźć w jakiś taki konkretniejszy sposób. Ponieważ jesteśmy tutaj na takim podwyższeniu, więc... A z drugiej strony mamy tylko te fragmenty. O! O! Coś się popsuło. O, widzicie? Jakiś bug. No dobra, wydaje mi się, że muszę po prostu... Wiecie co? Mam wrażenie... Tak, będę musiał przejść na ten na tę dolną platformę. Tak coś czuję. Innymi słowy, muszę wymyślić jakiś sposób, żeby dostać się na tę niższą platformę. Myślę, że to będzie nawet... dość proste teraz już. Chyba wymyśliłem sposób. Teraz przejdziemy sobie tędy. O, na dolną platformę. I teraz... Spróbuję znowu się odwinąć. No czemu spadasz mi pod tekstury? Halo, dziewczyno, no. Nie rób mi takich błędów. Tak nie powinno być. Halo. Oszustwo. Dobra, spróbujmy zatem nie obracać. Na razie, bo nie wiem, co się dzieje. Oczywiście, grałem już na wersji przedpremierowej, więc mogą pojawiać się jakieś mikrobłędy, ale wiecie, no to dosłownie dzień wcześniej nagrywam, tak? Dzień. Dobra, spróbujemy zrobić to tak. Patrzę, czy dalej spada. Na razie na szczęście jeszcze nie. Dobra, nie no, ewidentnie ja to czuję, że muszę się odwinąć i obrócić. O, teraz już nie spadłem, dobra. I mam teraz wrażenie, że będę musiał... O kurczę, jakoś tutaj dostać się teraz... No to jest teraz dobre pytanie. Jak to zrobić teraz? Tutaj raczej nie. Może po drugiej stronie jakoś dam się zawinąć. O, właśnie o to chodziło. O tak, dobra, jest. Git. Mamy to. Sama cię zachęcałam. Zachęcałam cię, żebyś pojechał. Więc nie byłoby to sprawiedliwe, żebym ci powiedziała, że teraz mam wątpliwości. Ta oferta pracy, czy ta praca jest, no, szansą jedną na całe życie, tak? No, raczej drugi... No, rozumiecie, lifetime opportunity to jest szansa na całe życie. Jedna taka szansa. Więc trzeba ją wykorzystać. Bo druga by się już taka nie przytrafiła. Okej, mamy tutaj takie rzeczy. Myślę, że to właśnie chyba... Aha! Dobra, niekoniecznie na razie. Czekajcie, tu mamy O. Będziemy się coś w ten sposób. Jakoś tu będzie trzeba się przedostać między jednym a drugim. Znaczy myślę, że te zagadki trzeba będzie rozkminiać od drugiej strony. Czyli O. Tak? I teraz muszę dostać się... Muszę widzicie? Tak, od drugiej strony, czyli wiem, że muszę dostarczyć moją tutaj pacjentkę na drugą zieloną platformę, czyli tutaj. O, czyli innymi słowy, proszę bardzo, obczaiłem, że trzeba zrobić to w taki sposób. Tak, to jest całkiem przydatne. Czekajcie, teraz wystarczy, że... Czekajcie, odwinę obie strony. O, nawet bez obracania, proszę bardzo, jest. Pomysłowe są te tutaj zagadki, muszę przyznać. Trzeba troszkę pokminić. I trzeba też znaleźć sposób, tak? Sposób na to, jak najlepiej je rozwiązywać, więc widzę, że jakby zrozumienie, gdzie jest gwiazdka i jakie trzeba zrobić ostatnie kroki, starać się to analizować od tyłu, chyba pomaga.
jak dużo architektów w twoim wieku dostaje szansę na zaprojektowanie krajobrazu wielkiego miasta, tak? No właśnie, lifetime opportunity w końcu. Full of opportunities! To ciekawe strzyskę życie, skąd to teraz cytat wziąłem, taki mały. Zobaczmy, jak to wygląda w ogóle po drugiej stronie. Okej, okay, mamy tylko coś takiego. Dobra, czyli żeby odzyskać gwiazdkę, musimy po prostu dostarczyć bohaterkę tutaj. Jakoś na tę zieloną część. Na początku jakoś musimy ją zgarnąć stamtąd, to jest ciekawe. Chyba myślę, że z drugiej strony trzeba będzie chyba rzeczywiście tu zagiąć się. O, jak... A! Intrygujące. Okej. Okay. Trochę to oznacza, jakbym musiał... Jak to pozaginać? Może potrzebujemy podwójnego zagięcia. No bo teraz zaginanie w drugą stronę też nie ma sensu, bo tu nic nie ma. No właśnie. Ale wiecie co, no właśnie, takie zagięcie, jak teraz zrobiłem przed chwilą, zobaczcie, jest takim zagięciem, które mogłoby coś może pomóc? W sensie takie zagięcie, a potem jakoś z drugiej strony tak to zagiąć, żeby to też wyrównać. O, jakoś tak. Dobra, chyba właśnie osiągnąłem to, co chciałem, tylko muszę przenieść bohaterkę tutaj. Nie ten przycisk. Czekajcie. Ale jeszcze lepiej myślę. Czekajcie, znaczy dobra, okej, zróbmy to tak. Nie tak. Jeszcze raz. Tak, ale spróbujmy stać bardzo blisko. Czekaj, ziomuś. Nie panikuj. Teraz odsuwamy to i jeszcze raz zaginamy. O Jezu, co się stało? Zaginamy kartkę. Ale tak delikatnie tutaj. O. Czemu nie mogę zagiąć? Dobra. Odwracamy kartkę i teraz... Teraz tak. Da się? Da się. O! O to mi chodziło. No i teraz... Teoretycznie ja tutaj wszystko porozginam znowu. Zamienimy. Wszystko tak. Wszystko chcę od... O! Przesadziłem czy nie? Dobra, chyba to widzicie. To teraz zrobimy takie zagięcie. Po to, żeby potem przestać z drugą stronę i jakoś to zagiąć teraz tak, żeby... Jakoś to tutaj połączyć. Czasami nie pozwala mi zagiąć tak, jak chcę. O, jakoś tak. I tak. Nie wiem, jak bardzo przesadziłem i jak bardzo przegiąłem. Z moim pomysłem, może dało się to prościej. Pewnie na pewno się dało, bo wiadomo, lubię przesadzać. Przyginać, ale mi się wydaje, że to już jest dojście do gwiazdki. W taki sposób to rozwiązałem. Może będziecie mieli na pewno prostsze rozwiązania jakieś. Pomysły na to, jak to wszystko ogarnąć. W prostszy sposób niż mój prezentowany. Nie powinieneś czuć się winny, jeśli chodzi o wzięcie tej roboty, tak? Głęboko wierzę, gdzieś tam głęboko w sobie, tak, wiem, że this is for the best and we can survive a year apart. O, rok muszą wytrzymać, to pierwszy tydzień jest. Okej, widzicie, jak fajnie gra w sumie opowiada, coraz więcej szczegółów zdradza, czyli wiemy, że rok muszą w odosobnieniu przeżyć. No dobra, co my tu mamy? Tu mamy taką pozycję, no dobra. Czyli innymi słowy, musimy dostarczyć naszą bohaterkę na zieloną platformę. I najlepiej na ten niższy próg, żeby jakoś zeszła. Aha, tylko teraz, no właśnie, tutaj jest większy problem. Tak, większy problem, ponieważ... Jakoś tak to zagiął może. Nie wiem, czy to ma jakiś sens, czy nie. No jedziesz. No zaginaj. Aha, no się coś zepsuło. Nie mogę zaginać w ogóle stron teraz. Czasami coś tu jeszcze nie styka, czasami. O, dopiero teraz zadziałało. Właśnie jakoś tak bym zagiął. O to chodziło. O, właśnie o to. Być podwójne zagięcie. Coś tam wyrosło.
Ale że będziemy mogli teraz już to całość odgiąć. Teraz pytanie brzmi, to nie jest ta sama, no właśnie, to nie jest ta sama płaszczyzna. Trochę to wygląda tak, jakbyśmy musieli teraz... O, czekajcie, tutaj się dostarczę. Nie wiem, czy to już nie wystarczy. No właśnie. Żeby dojść do gwiazdki. I jest gwiazdka. I jeszcze jedno wyzwanie. W tym wspomnieniu. O! Gdzie mnie tu ciskasz? O, coraz więcej platform, coraz więcej kombinowania. Zobaczmy tutaj. Mhm. Dobra, coś czuję, że przyda nam się ta platforma do czegoś. Na razie odwiniemy. Zobaczmy, jak to drugie zdanie teraz wygląda. Trzeba bardziej zawinąć siebie tu gdzieś. Patrzcie, a widzicie, tu jest jakieś tu jest takie ciekawe połączenie. O właśnie, tutaj. Potem moglibyśmy zrobić zejście, które prowadzi nas tutaj, z tego co widzę. No przeginaj się w lewo, dobrze. Tak, tu jest pozycja. Patrzcie, jakie są, o widzicie, to jest ta sama, to na dole jest ta sama pozycja. Trzeba jakoś to dostarczyć tutaj. Czyli czuję, że po prostu ona musi tutaj na tę platformę jakoś zejść. Ale ona na niej nie jest, czy jest? Jak to wygląda po drugiej stronie? Właśnie nie jest na niej jeszcze. A powinna się tam znaleźć. Okej, zrobimy to w ten sposób chyba. Tak. O, świetnie. Dobra. Odgniemy i teraz tak. Coś czuję, że muszę cię tutaj umieścić. I coś teraz powoduje, żeby teraz zagięło się to w taki sposób, żebyś ty mogła... O, właśnie. I chyba jesteśmy w domu. No coś czuję, że po drugiej stronie już jest gwiazdka. Tak. Fajny pomysł. Fajny pomysł, trzeba troszkę pokminić faktycznie. No to całkiem nieźle. Nigdy nie sądziłam, że to będzie takie trudne. Nienawidzę tego, że nie mogę cię codziennie widzieć i trzymać cię za rękę. Cię przytulać ogólnie. I wróciliśmy pod drzewo. Ha, widzicie, i zmienia. Zmienia treść. Przechodzę właśnie obok twojego ulubionego drzewa. Brakuje mi siedzenia pod nim razem z tobą. Tak, możemy to rzucić. Ja również, mi również tego brakuje. Zrobimy to zdecydowanie, kiedy przyjadę do domu, żeby cię odwiedzić. Tylko 2 miesiące? No tylko 2 miesiące. W sumie to 56 dni, ale kto to liczy? No właśnie. Okej, muszę skończyć tę pracę, żebym wreszcie mógł wrócić do domu i trochę się wyspać, więc dobranoc, a raczej... No właśnie, dobranoc, kocham cię. You need your beauty rest, okej. Xoxo oczywiście musi być. Sweet dreams. Też cię kocham. Bułeczko. Tak sobie wymyśliłem, no to trzymajmy się tej bułeczki. I tak oto prawdopodobnie kończy się rozdział drugi. Najpewniej. Tak jest, moi drodzy. Tak skończy się chapter drugi. Dobry moment jest to, żeby przerwać ten odcinek. Zobaczymy tylko jeszcze tę krótką cutscenkę. Czas na lunch. Będziesz moją rozrywką, kiedy będę jadł.
Co za zaszczyt? Spoko. Dobra, niech będzie. Co za zaszczyt? Dokładnie. A mogę zamiast tego oglądać... o Jezu. Filmy z małymi szczeniaczkami. A nie kotkami? Haha, fair enough. Okej, no ale moi drodzy, tak jak mówiłem, no to jakby ten chapter już rozpoczniemy w kolejnym odcinku, bo myślę, że tak jak zawsze pokazuję gry w jeden odcinek wstępny, potem odcinek drugi nagrywam, żeby sprawdzić, czy rzeczywiście jest na tyle, chcielibyście zobaczyć całą serię i potem decydujemy, czy przechodzimy grę w całości, czy nie. Więc jak wam się podobał, zostawcie lajka, komentujcie, subskrybujcie i bądźcie na bieżąco. Tak właśnie wygląda A Fold Apart. Jeśli jesteście zainteresowani grą, serdecznie polecam sobie ją po prostu nabyć i pograć. No bo cóż, gra jest opór liniowa, tutaj nie ma co jakby, nie ma opcji, żeby była inaczej prowadzona niż liniowo, jest tak stworzona na jedno jednokrotne przejście. No i cóż, dajcie znać w komentarzach, co ogólnie o grze sądzicie, czy przypadło wam do gustu, czy raczej to nie jest wasz gatunek, bo raczej myślę, że nie jest to gatunek dla wszystkich. A tymczasem ode mnie to wszystko, wielka piona, trzymajcie się i do zobaczenia w drugim odcinku za dwa dni. Cześć!